Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam ryż basmati z limonką i kolendrą. W tego typu opakowaniu. Jest to prawdopodobnie produkt niemiecki. Waga 250 gramów. Kaloryczność całości to 334 kilokalorii. No i dokładnie, co tutaj mamy. Ryż basmati ugotowany na parze, miazga kokosowa, olej słonecznikowy, cukier, liść kary, kolendra, limonka, sól oraz aromaty naturalne. To jest oczywiście koniec składu, czyli nie ma żadnych dziwnych rzeczy. Czyli bardzo dobrze, jak dla mnie. W różny sposób oczywiście można to podgrzać. Ja sobie to jak zwykle w terenie podgrzeję w wodzie, bo tak będzie mi najbardziej to podgrzać. Można było to wyjąć oczywiście z jakiegoś naczynia, ale nie chcę sobie przypalić ryżu. Teoretycznie jest to danie wegetariańskie, chociaż ciężko nazwać to nawet daniem. Raczej powiedziałbym, że to taki dodatek do mięsa według mnie. No ale jak ktoś chce sobie zjeść sam ryż z dodatkami, to jak najbardziej ok. Ja niekoniecznie. Można ewentualnie to podzielić na pół, dodać większą ilość mięsa, więc będzie na dwie porcje, dla dwóch osób. Każdy sobie po prostu to dzieli, jak tam sobie potrzebuje. Ogólnie było to w sklepie już kilka razy przeceniane, no aż w końcu ja sobie to kupiłem. Były dwa różne rodzaje. Nie wiem, ile tam było wcześniej. Ja sobie kupiłem tylko jedną sztukę. Promocji oczywiście. Ogólnie to cena nie była zbyt ciekawa na samym początku. Za sam ryż z kilkoma dodatkami nie będę aż tyle płacił. Tym bardziej, że mogę sobie zrobić sam w terenie albo zwykły ryż, albo typu instant. Będzie zdecydowanie taniej, no i szybciej. Cena oczywiście, gdzie ja sobie to kupiłem, w jakim sklepie, wszystko będzie pod spodem w opisie. Tym razem podgrzewam zamknięte opakowanie w wodzie. Później sobie odetnę końcówkę i dołożę jeszcze trochę wieprzowiny. Tak, aby było smaczniejsze, no i było więcej kalorii. No i tak wygląda dzisiejsze moje danie. Powiedziałbym mega danie. Ta ilość ryżu chyba naprawdę jest dla dwóch osób. O ile oczywiście doda się na przykład puszkę mięsa w terenie, to spokojnie dwie osoby takim czym byś się najadł. Najpierw sam ryż, bez mojego dodatku. Bardzo takie delikatne ziarenka ryżu. Takie orzeźwiający smak, powiedziałbym, od tej limonki. Fajnie całą resztą też czuć. Takie trochę może ziołowe posmaki, ale całkiem przyjemne. Lekko taki wyczuwalny kokos. Danie oczywiście jest łagodne. Nie ma tu żadnej pikantności. Ale za to jest takie bardzo mega odświeżające. Jak najbardziej na plus. Jak dla mnie oczywiście. Mięso to już moje, więc raczej nie będę oceniał. Dobra wieprzowina z puszki. No i w połączeniu z tym ryżem całkiem nieźle to smakuje.
wyszła dla mnie tutaj naprawdę mega porcja. I na pewno się tym najem. Głodny chodzić na pewno nie będę. Może tam odrobina pieprzu nie zaszkodzi. Ale spokojnie, większość osób takie coś by zjadło bez żadnego doprawiania. Sam ryż naprawdę jest, powiedziałbym, fenomenalny w smaku. No i trochę inny takich od typowego ryżu parabolicznego. Może to kwestia, w jaki sposób został przygotowany, czyli na parze. Nie mi to oceniać, ale jest bardzo dobry. No oczywiście lepiej by było, jakby można było takie mięsko na przykład podsmażyć. Może dodać trochę cebulki. I na koniec wyłożyć ryż i wszystko razem podgrzać. No to mogłoby być jeszcze to lepsze. No ale oczywiście taka wersja jeszcze nie jest najgorsza. Zwłaszcza jedzone w lesie, zimową porą. Ciepły posiłek jak najbardziej jest wskazany. Zwłaszcza dobry posiłek. No powiem szczerze, że może te 7 zł, które to na początku kosztowało, może bym nie dał, bo wolałbym sam sobie kupić ryż i odpowiednio doprawić, nawet i w wersji takiej jak tu, czyli basmati. No ale skoro tak to długo przeceniali, aż w końcu kupiłem dosyć tanie. Więc nie jest jeszcze tak źle. Nie wiem, czy te dania, bo dla mnie raczej to jest półprodukt, są jeszcze dostępne. Ile rodzajów ich tam było? Bo jak ja to kupowałem, były tylko 2. Wziąłem akurat te, które uważałem, że będzie lepsze. No i jak dla mnie jest to rewelacyjne. Niby zwykły ryż, trochę doprawiony. Ale jest dobry. Jak najbardziej mogę takie coś polecić. O ile ktoś chce takie coś kupić, o ile jeszcze są w sklepie takie rzeczy dostępne. No i to tyle w dniu dzisiejszym. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.